tamtego dnia mało brakowało, a my byśmy byli tam na Twinsach, bylibyśmy na górze, ponieważ to była ciekawa historia, tak jak zaczęłaś. Mówiłaś o tym, że czasami przez pomyłkę czy przez przypadek życie układa dziwne scenariusze, i tak było. Myśmy tego dnia razem z moim przyjacielem Wojtkiem Saramanowiczem jechali robić wywiad z Tomaszem Grossem, bo ja wtedy produkowałem galę wręczenia nagród literackich Nika, i byliśmy umówieni na godzinę 12 na wywiad w okolicach Twinsów. Ale ja byłem któryś raz w Nowym Jorku, natomiast Wojtek nigdy nie był. Mówię: Wojtek, chodź, pojedziemy, pokażę ci Manhattan, pokażę ci dolny Manhattan, jak wyglądają Twinsy, wjedziemy na górę. I na szczęście teraz wiem, ja jestem potworną grzebułą, żeśmy rano żeśmy wypili kawę, przeczytaliśmy New York Timesa jeszcze i jechaliśmy w stronę Twinsów. I w momencie, w którym byliśmy na wysokości mostu bruklińskiego, zauważyłem, że jedna z wież się pali. Mówię: chodź, wyjmujemy kamerę natychmiast z bagażnika i kręcimy. Zaczęliśmy pytać ludzi, którzy byli w okolicy, co się wydarzyło. Ludzie nie do końca jeszcze wiedzieli. Mówią: słuchajcie, chyba jakaś awionetka uderzyła w wieżę. I w tym momencie pytasz o uczucia. I to był moment tuż przed uderzeniem drugiego samolotu. I to jest uczucie, które ja będę pamiętać do końca życia, ponieważ w pewnym momencie poczułem gigantyczny podmuch ciepła. Spojrzałem w górę, usłyszałem huk po jakiejś chwili. Okazało się, że drugi samolot uderzył w drugą wieżę.